O co nam tutaj głównie chodzi? Dlaczego my zwróciliśmy uwagę na tą tarczę? Ponieważ całość tego rysunku jest, znaczy z tej w ogóle płaskorzeźby, jest zrobiona w kształcie po prostu właśnie tego naszego Henryka VI, tak jak on wyglądał, i szczególnie bierze pod uwagę tutaj ta tarcza. Dlaczego ona nas interesuje? Otóż mamy tutaj elementy wykonane z bazaltu, z tego co widać. I ten bazalt został tak wyrzeźbiony, gdzie ten orzeł został, moim zdaniem, nałożona tutaj specjalna jakaś farba, i to stosunkowo niedawno, i odpowiednio została przypicowana, żeby wyglądała na starcie. I ta farba właśnie, ona już tutaj, jeżeli to ma powiedzmy te 800 lat, no to ona tutaj nawet bardzo dobrze wygląda, ale to raczej wygląda na taki specjalny plastik naciągnięty na to i później po prostu przestarzony poprzez odpowiednie przycieranie. Przynajmniej tak to wygląda. Oczywiście to są tak zwane były zabiegi konserwatorskie, bo ktoś tutaj do tej płaskorzeźby tutaj elementy kolorystyczne dorzucił, a więc namalował oczy, usta zostały też zrobione na czerwono, a więc tutaj takie elementy kolorystyczne zostały wprowadzone do całkowicie jakby jednokolorowego, brązowego elementu tej płaskorzeźby. Także tutaj na co wskazuje? To wszystko na to wskazuje, że zostało to stosunkowo niedawno, w latach 90. zrobiony orzeł, który normalnie był brązowy, no zrobiono z niego czarny. A więc czerni zawsze przedstawiała nam jakby władze niemieckie tych terenów. A więc tutaj jest taki element legalizacyjny właśnie tych terenów, że te tereny słowiańskie, które się ciągnęły od Renu, zostały jakby tutaj wrzucone, że to jest niby, jak to się nazywa, Heimat. Tak? Heimat. No, czyli to jest jakby tutaj, że to jednak oni, ci Piastowie, to jednak byli może Niemcy. No, przynajmniej tak to się sugeruje tutaj ludziom, że oni mieli właśnie czarnego orła. Tak samo jak orły, czy tam wrony hitlerowskie też były czarne. A więc tutaj jest właśnie taka ukryta symbolika. To tyle. A więc po prostu widzimy, że to jest jakby element dla powtórki legalizacyjny tych ziem. Tak, przypomnę, że jesteśmy na tropie, jak to się stało. Dociekamy, że w 1990 roku zamieniono orła, herb powiatu Wrocław, na właśnie czarnego orła, który jeszcze przedtem nie był czarny. Rozumiem. Czyli nie był wcześniej czarny, nie, a zrobiono czarny. Do 1990 był, od 1948 był dwukolorowy. Jaki? Biały i czarny z drugiej strony. Aha, biały i czarny, natomiast tutaj jest jeden czarny. I teraz skąd to widać, że ktoś tutaj koloryzował to? To widać po łapach tego orła. One są już innego, one już są brązowe, bazaltu. Po łapach widać i po dziobie. Dziobu nikt tutaj nie malował i łap też nikt nie malował. Mało tego, a tutaj wyszlifowano ten element łączący oba skrzydła. A więc widzimy, że no taki tutaj element no, legalizacyjny. Tak, widać. Ta historia ma, proszę Państwa, bardzo poważne znaczenie. Herb dla powiatu to nie jest byle co. I pobiera się ten kolor orła, że czarny, właśnie z tej tarczy tutaj, przy której jesteśmy. Tak się w każdym razie sugeruje. Tak, witam na następnym kawałku. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy w ogóle taki film, który jest efektem filmu o dezinformatorach. Ta część druga, w sumie ta dezinformacja strategiczna i tak dalej. Otóż wiecie, jak to wygląda? Jest takie przysłowie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. To jest rewelacyjne przysłowie, ponieważ świetnie sprawdza. Zrobiliśmy ten film o tych dezinformatorach, no i się jeden pojawił.
Słuchajcie, już się jeden pojawi i on mówi jeszcze w dodatku, że udowodnijcie mi, że jestem dezinformatorem. Ale to też nie jest tak istotne. Najważniejsze to, że on się odezwał. Ale wiecie, na czym jeszcze polega ten cała rzecz dezinformatorska? Że niektórzy z nich, przynajmniej ten, który się odezwał, on bardzo dobrze był zorientowany w tej mapce rozbiorów Polski. To jest w sumie najważniejsze. I zobaczmy, tutaj teraz filmujemy ten uniwersytet i okazuje się, że dezinformatorzy, znaczy tych informacji też nie powiedzą na tym uniwersytecie. Natomiast ten dezinformator, który się pojawił, on świetnie był zorientowany w tej mapce, on nam dowody, on się wygadał na Skype'ie i to jeszcze, słuchajcie, parę lat temu, wygadał się na Skype'ie, że on wie, że Prusy Wschodnie, czyli Mazury plus Kaliningrad, czyli okręg kaliningradzki, ma należeć do Niemiec. Czyli tak się ma przesunąć granica. Czyli on uwiarygodnił mapkę. Czyli co niektórzy dezinformatorzy bardzo dobrze wiedzą, jaki jest cel strategiczny wszystkich poczynań związanych z przesunięciem granic. Czyli powtórzmy, czego dezinformatorzy nie mówią? Nie mówią o mapce, która została podzielona, Polska, na mocy której ma powstać Judeopolonia, Polin, czy jak to się tam nazywa. Czyli my w tej chwili jesteśmy we Wrocławiu, czyli tutaj te tereny mają być niemieckie. Już to nie ma się co dziwić, że starostwo powiatowe już ma krzyżackie flagi, także tutaj żadna, załóżmy, Ameryka. To jest kwestia jakiegoś tam czasu. No i ten czas jest też mniej więcej określony. Z tego, co mi wiadomo jest, prezydentura kończy się na 2020 i wszystkie fundusze Unii Europejskiej też się kończą, te programy, na 2020. A więc ma to już jakieś tam przełożenie czasowe, a więc zostało nam 4 lata jakby tutaj do jakiejś zawieruchy albo trakcie zawieruchy, gdzie na mocy tej zawieruchy powstanie państwo żydowskie na ruinach Polski. To jest główny cel i praktycznie o tym nikt nie mówi. Dzisiaj na przykład, co serwują dezinformatorzy? Oni serwują takie rzecz, jak to się nazywa? Konsorcjum pod zarządem powierniczym i przyzwyczajają, że tutaj granice się nie zmienią i tak dalej, tu tego tam posuwają takie różne brednie. Natomiast mapka jest niedwuznaczna. Oni tej mapki. Proszę Państwa, od 1948 po wojnie do 1990 powiat wrocławski miał zupełnie inny herb. Orzeł był, jedna strona orła jest biało-czerwona, a druga strona czarna. Ale od 1990 roku, czyli rzekomej wolności, nie wiadomo dla kogo, ten orzeł jest czarny. I tak jak on tutaj jest prezentowany, widzicie Państwo, nawet na czarnym tle. Nie wystarczy, że cały czarny, to jeszcze na czarnym pasie takim. I oczywiście wstanie polska flaga, no i nielegalna szmata unijna. Takie coś jest w planach, no bo taka jest ich funkcja. To wszystko powoduje, że oni mają o tym nie mówić, oni nie mogą powiedzieć o tym tak zwanym celu strategicznym hybryd. O, i praktycznie, i dlatego no, uderz w stół, a nożyce się odezwą, to jest świetna okazja właśnie, żeby sprawdzić co niektórych, jak oni funkcjonują. Czyli to by było na tyle, jeżeli coś przyjdzie jeszcze w temacie dezinformatorów, to powiemy. Także dziękuję, na razie. Herb, ale jak to pan powiedział? No, tutaj ten herb, ja tutaj pokażę. Z tego co, jak jestem dobrze widoczny, tak. On nosi ślady szlifowania. Po prostu, co tutaj można powiedzieć, tak na pierwszy strzał, kiedy ja to zauważyłem i zauważyłem, to fakt, że były tutaj próby zlikwidowania tego herbu i ktoś tutaj ostro to szlifował. Zrobił to oczywiście dość nieumiejętnie, napisy zostały, natomiast wszystko, co tutaj się działo, no, nosi ślady szlifowania. Proszę zauważyć, że orzeł, prawda? Ale orzeł znikł. Znikł orzeł, nie? Ten herb właśnie, on przedstawia orła. I tylko pytanie jakiego kształtu. I ponieważ on nosi tutaj znamiona, no próbowano to jakoś szlifować, kombinować.
po to, żeby ukryć tego orła. A więc tutaj musieli ci późniejsi najeźdźcy tu wykonać niezłą robotę, żeby do tego czasu to dotrwało. I z tego, co mogę tutaj się połapać, ta płyta już była po prostu gdzieś w innym miejscu. Ona nie była tutaj, te kotwy, które są tutaj na dole i z boku. Ona została tutaj przytwierdzona. Mógł być to grobowiec, tak. Ona była kryptą. Tak, też tak myślę. I jako krypta była właśnie wykorzystywana z tym orłem. I ten orł został wyszlifowany po to, żeby nie można było go odtworzyć. Ponieważ no, on tutaj zbyt dużo pokazywał o polskości tych ziem. A jak wiemy, Piastowie byli tylko częścią królów. Chociaż Konopnicka mówi w Rocie o Piastach, to przed Piastami było kilkadziesiąt królów. Ja akurat w to wniknąłem. Natomiast ci królowie nawet byli wojewodowie, tak zwani sędziowie. Ich było 12. Dwa razy oni właśnie rządzili przed Piastami. I stąd właśnie ten okres tych królów, tutaj Piastowie, to już to, co mamy w tej chwili, jak był udokumentowane. Tych wszystkich innych, poprzednich, mamy w dokumentach, ale nie są tak udokumentowane artefaktowo, jak właśnie ta płyta. Skąd w ogóle tu przy okazji, jak mówimy o Piastach, to możemy coś takiego powiedzieć, że skąd jest to określenie, że hołota latała po laskach? To jest najczęstszy taki argument, powstaje w oficjalnej historii, no to przed Mieszkiem to hołota latała po lasach. No niestety nie jest to prawda, ponieważ jest tych kilkunastu królów, kilkudziesięciu królów. Mało tego, przed tym okresem królów pytanie, co było? Był związek plemienny i to funkcjonowało, właśnie ten związek plemienny. Natomiast później się pojawili dopiero królowie. Był związek plemienny i na podstawie tego związku plemiennego te całe Imperium Lechitu funkcjonowało przez wieki, aż do czasów królów i do czasów Mieszka, gdzie no, musiało coś dziać się wcześniej, przed czasami Mieszka, i które spowodowały, że chrześcijaństwo przeszło na te tereny. Ale wcześniej tego nie było. To jest bardzo ważne tutaj szczegół. A ta płyta jest tylko świadectwem artefaktowym, że te ziemie tutaj były polskie. Mało tego, te ziemie polskie były jeszcze dalej, ponieważ nie tylko tacy królowie jak Piastowie w Europie Zachodniej są w grobowcach. My mamy w Bawarii grobowce. Po całych Niemczech mamy grobowce polskich królów. No właśnie, nie ma tu napisu, gdzie ten grobowiec był, skąd został wzięty, bo tutaj zrobiłam, tu jest krypta, widzicie Państwo, zejście do krypty. Tam prawdopodobnie jest też coś, no ale nie ma opisów, nie? Nie ma, no, nie wiemy skąd ta płyta, gdzie był. Gdzie on był realnie złożony. Gdzie przede wszystkim są szczątki, bo skoro jest płyta nagrobna, to i szczątki powinny być. No tak, przynajmniej miejsce. I gdzie one no są? To musielibyśmy się tutaj kogoś spytać, bo ale w tym tutaj momencie jest, no, nam to jest jakby niepotrzebne. Widzimy jak leży jeden grobowiec, jak jest zrobiony. I prawdopodobnie jest w środku. Tak, tutaj co ciekawe, chodźmy tutaj bliżej. Co ciekawe, to zauważymy na tym tarczy. Co można było zauważyć? Co jest zawsze cechą charakterystyczną wszystkich orłów polskich. Dziób jest do góry, on jest podniesiony. Na znak odwagi. To jest właśnie to. Proszę zobaczyć. Podniesiony dziób, to jest właśnie taki detal. Tylko polega to na tym, czego oni nie mówią. I teraz tak, jak zrobić jakiś taki probierz, jakiś taki sprawdzian, papierek lakmusowy, o czym taki dezinformator, który udaje patriotę, pisze książki, jeździ do Stanów, do Kanady, pokazuje różne swoje osiągnięcia literackie, ma szereg wykładów, na przykład wydrukuje książkę, załóżmy, z jakimiś tam rzeczami, jeździ po Polsce i tak dalej, pełno odczytów i tak dalej, później księgarnie zawalone są. To jest taki jeden typ dezinformatorów. Czego oni nie powiedzą? Czy co w książkach pisze? Nie powiedzą, że Polska jest
kuwejtem Europy. Że tu, pod tymi nogami, jesteśmy tutaj we Wrocławiu, gdybyśmy tutaj wszystko dookoła zwalili i postawiliśmy wieżę wiertniczą, to mamy gigantyczne złoża ropy. Czy oni o tym powiedzą? Nie, oni o tym nie mówią. To jest mało tego, to jest ropa, gaz, materiały strategiczne do przemysłu kosmicznego. A więc zwróćmy uwagę, że to wszystko, oni tego nie mówią. Nawet niektórzy, ostatnio miałem dyskusję z takimi jednymi, no, powoływał się na pewnego kandydata na prezydenta. No i była dyskusja na ten temat właśnie, że no rzeczywiście ten pan coś tam mówi o tych bogactwach i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? No i mówi, ale to wszystko utonęło w potoku różnych tam innych parapolitycznych informacji, zupełnie nieistotnych dla Polaków. Generalnie nas interesuje, kim jesteśmy, jakim jesteśmy narodem, jak daleka była nasza historia. Te rzeczy nas interesują, a dlaczego tego się nie mówi? Niektórzy tylko powiedzą, tam powiedzmy tacy miłośnicy historii i oni tam mówią o dalekiej historii sprzed czasów Mieszka. No bo ostatnie, no ponieważ ostatnio, no to dużo się o tym mówi, że przed Mieszką była Armia Królów Polski. A jeszcze przed tymi królami byli jeszcze ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że to jest wszystko jakby ukrywane. Tego się oficjalnie nie mówi, w internecie można pewne rzeczy dowiedzieć się. Ale ci, którzy piszą książki, występują na różnych tak zwanych tam, oni się tak nazywają, powiedzmy, no tam sejmy walne, niewalne, powiedzmy i tak dalej, inne rzeczy. Różne tam organizacje, spotkania i tych komentatorów, to jest cała masa. Ale co oni komentują? Słuchajcie, komentarz, tak zwany komentarz polityczny polega na tym, że to jest pewna gra. Gra polega na tym, że są aktorzy, czyli politycy. Mówi się nawet takie określenie scena polityczna.